Cześć, jestem Kasia Smutniak. Pomogę Wam dzisiaj zrozumieć podstawowe zasady komunikacji w języku włoskim. No, ma scusa, qual è il posto migliore per arrivare alla spiaggia? Oh, ma la sdraio libera? Ma si può fare il bagno qua? Ma due spaghi vicino alla spiaggia dove si può... Allora, vorrei un tavolino per due vicino alla finestra con una bella vista. No! Ti posso baciare? Dai, su, briga, su. Da qua. Proszę. Prego, sto aspettando. Ma il bancomat? Ma il bancomat più vicino? Qua? Scusi, ma lei sta facendo la fila? No, vabbè, bellissimo! Idziemy, chodźmy sobie, już skończyła się sesja, spadamy do domu, to jest też takie typowe. Zresztą w języku włoskim nie wystarczy nauczyć się języka, chyba prędzej się człowiek uczy właśnie tych wszystkich gestów, nie? niż języka. Po włosku to będzie z tym ugotowana i tak jest wszystko o żarciu we Włoszech, więc nawet jeśli mówi się o miłości, to się mówi o jedzeniu i wtedy się mówi, że jesteś totalnie ugotowany, czyli sono cotta.